Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszy filmik. Chyba dzisiejszy filmik to będzie większa radość dla mnie, bo jadę na otwarcie niszowej perfumerii w Łodzi. Na pewno wiecie kogo, kto śledzi ten świat perfumowy. Oczywiście Moniki z kanału Aroma. Bardzo się cieszę, jestem trochę taka podekscytowana. Wyobrażam sobie, że będą to niezapomniane takie wspomnienia sensoryczne. Może znajdę jakiś fajny zapach dla siebie. Ale przede wszystkim na pewno czymś się zainspiruje. No i myślę, że jest to fajne wydarzenie i warto wspierać takie przedsięwzięcia. Tym bardziej, że mieszkam niedaleko Łodzi, więc no wszechświat po prostu stwarza mi wszelkie okoliczności, żeby pojechać i zobaczyć. Więc za chwilę wyjeżdżamy. Mam nadzieję, że uda mi się porozmawiać z Moniką i też Wam pokazać coś fajnego. Także zapraszam. Myślę, że będziecie zaciekawieni. Witamy Was, jestem już na miejscu z cudowną Aroma Moniką. Umęczona. No ale chyba szczęśliwą, prawda? Bardzo. A jak się Pani czuje? Dobrze? Spełniona? Spełniona, podekscytowana. No i nie mogę się doczekać, jak będzie dalej, tak? Ja myślę, że będzie jeszcze lepiej. To jeszcze bardziej. Jest dzisiaj naprawdę dużo osób. Przepięknie wszystko wygląda. Takie ciepłe wnętrze, piękne światła. No i ja już mam tutaj... Tak, o, przede wszystkim, to jest najważniejsze. No i mam już parę próbeczek, więc będzie testowanie, będzie jakaś opinia, tak. Ale już to są tacy ulubieńcy, obczajeni. Nie może być inaczej, tak. Żeby nie było ładnie. Tak. No i naprawdę zapraszamy serdecznie do Pani Moniki. Centrum Polski, więc trzeba, tak obowiązkowo. No i ja będę częstym gościem. Na pewno, domyślam się. Jeszcze raz gratulacje i zapraszamy. Dziękuję, pa, pa. Dzień dobry kochani, witam się z Wami po kilku dniach przerwy. Potrzebne były mi one, aby przetestować zapachy i móc Wam się tutaj szerzej wypowiedzieć na ten temat. Testowałam 3 zapachy, Xerjoff Herba Pura, Cadel Rose Fatale oraz Cadel Brume de Mai. Piękne zapachy, ale moja recenzja Was trochę zaskoczy, bo może przejdźmy do tego clou. Okazało się, że Herba Pura Xerjoff bardzo przypominała mi pewien zapach i ja naprawdę już straciłam poczucie jakby takiej pewności co do moich odczuć, bo to, co przypominała Herba Pura, było dla mnie zaprzeczeniem świeżości, a przypominała ona La Taffe Confidential Private Gold. I słuchajcie, zabawiłam się w perfumowego detektywa. I okazało się, że Xerjoff Herba Pura pachnie bardzo podobnie do Kirke Tiziana Terenzi. A Kirke to jest inspiracja do tego zapachu. No i słuchajcie, mamy to. Mam odpowiednik w bardzo przystępnej cenie tego zapachu, ale nie mogę powiedzieć, że to jest w 100% to samo. Xerjoff Herba Pura pięknie wygląda przede wszystkim i jest, ja tutaj szukam tej próbki, i jest o wiele bardziej wyrafinowany w odbiorze. La Taffe jest trochę tania, trochę taka skrzecząca na tle Herba Pury i Herba Pura jest bardziej oczywiście trwała i projektująca, ale wydaje mi się, że o wiele bardziej przystępna.
Latafa jest już taką słodyczą, jak to moja siostra podsumowała, aż mdlącą, a herba pura przede wszystkim jest taka świeża, jak gdyby cytrusowa morska. Ja sobie tutaj psiknę. Kurczę, psiknęłam w ogóle nie w tą stronę i mam teraz całe mokre palce. Zdarza się wypadek przy pracy. Bardzo lubię ten profil zapachu. Jest on dla mnie świetny. Jednak cena, jak to cena niszowego zapachu, na ten moment jest dla mnie nie do przejścia. I mając Latafę Private Gold, no nabieram dystansu do potencjalnego zakupu tego zapachu. Ale teraz przejdziemy do zapachów Cadel, które mnie w sobie rozkochały i pokazały mi magię i moc niszowych zapachów. Nigdy nie czułam czegoś podobnego. Nigdy nie spodziewałam się tego, że zapach może tak tańczyć na mojej skórze, tak się unosić i tak zaciekawiać. Może zacznę od tego, który był dla mnie świetny, ale chyba w którym tak bardzo się nie zakochałam, czyli Rose Fatale. Rose Fatale jest to zapach ulubiony i chyba niezwykle ceniony przez panią Monikę, bo widziałam, jaki popełniła kiedyś filmik na temat tego zapachu. I zmierzam do tego, że jest to róża połączona z czarnym pieprzem. I ten czarny pieprz dla mnie często jest dosyć trudny w otwarciu. Chyba musimy zrobić sobie przerwę, bo bardzo łzawi mi oko. Wzruszyłam się opowiadaniem o zapachach. A tak naprawdę to po prostu pewnie psiknęłam sobie trochę herba purą w oczy. Rose Fatale to jest dla mnie niezwykle nostalgiczny i dojrzały zapach. Nie powiedziałabym, że jest to zapach tylko dla dojrzałych kobiet, nie. Ale ta kompozycja jest bardzo taka wyciszająca wręcz, powiedziałabym. Ale wróćmy może do tego czarnego pieprzu, który jest w otwarciu. On może często być problematyczny, bo on zmienia jakby profil zapachu na bardziej aromatyczny, przyprawowy, gryzący, szczypiący. Potem to wszystko się wycisza i robi się bardziej owocowo, bardziej kwiatowo, pewnie za sprawą maliny, ale dół, baza zapachu jest otulająca, ciepła, bardzo przystępna. I kiedy połączymy sobie to wszystko, to mam wrażenie, że mamy zupełnie inny wymiar zapachu. Rose Fatale dla mnie jest wyjątkowe jeszcze pod tym względem, że to jest róża, którą ja sobie zaczynam cenić. Bo zazwyczaj, kiedy mam do czynienia z różą z zapachu, która gra pierwsza skrzypce, to od razu się wycofuję i stwierdzam, że jest to zapach jeszcze nie dla mnie, że muszę dorosnąć do tego zapachu. A ta kompozycja Rose Fatale odmienia moje spojrzenie na róże. Ta firma, te flakoniki zawierają w sobie kamienie szlachetne, kryształy i to dodaje jeszcze inny wymiar zapachom. Słuchajcie, cena tego zapachu to około 900 zł. Na ten moment jest to dla mnie kwota zaporowa, ale mam pewien pomysł, a zaraz Wam o tym opowiem. I zmierzam do ostatniego zapachu i to jest mój złoty graal tego rozdania. Kompozycja, która jest na mojej wishliście na numerze 1, na pozycji pierwszej i już wiem, że zlecę swojej rodzinie zakup tego zapachu na moje urodziny, czyli mają na to rok i myślę, że uda im się zebrać w siłach. Cena to sama, ale kompozycja niezwykle wyjątkowa. Cadel Brume de Mai. Jest to dla mnie zapach magiczny, który wybrzmiewa luksusowo i takiego bogactwa w zapachu to jeszcze nigdy w życiu nie czułam. To nie jest bogactwo zapachu polegające na ogromnej, długiej liście składników, tylko czasami ma się takie wrażenie, że na przykład kiedy dotyka się jakąś drogą rzecz, to jest ona zrobiona z dobrych składników, z dobrych materiałów. I tu w tym zapachu jest taka podobna historia, że ja wąchając tą kompozycję czuję, że tu te składniki są najlepsze z najlepszych. Zapach wybrzmiewa też trochę
dystansująco, trochę formalnie, ale mimo wszystko jest słodki, jest owocowy i ja wyczuwam tutaj miód. W tej kompozycji w otwarciu mamy gruszkę. I jak wiecie, ja jestem wtedy bardzo zadowolona, bo niezwykle lubię takie kompozycje, ale później jest piwonia. I ta piwonia dodaje takiej lekkości, czystości, wyrafinowania. Coś niebywałego. Nigdy nie byłam świadkiem tego, aby zapach w ten sposób się rozwijał na skórze, projektował. Ja uważam, że moja skóra i ten zapach to jest po prostu połączenie idealne, idealny duet. I co więcej, powiem Wam, że na samym dole dla mnie, mimo że Fragrantica tak nie podaje, jest miód. Jest coś lepkiego, słodkiego, ale naturalnego. Bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba ten zapach. On mnie na maksa ujął i sprawił, że z ogromną chęcią pojawię się w tej perfumerii jeszcze raz. Może jeszcze raz dokupię próbkę i myślę, że kiedyś ten flakonik trafi do mojej kolekcji. Powiem Wam, że jeśli chodzi o Xerjofa, to uznałabym, że okej, dobra. Fajne są to zapachy, ale można znaleźć jakieś odpowiedniki, też fajne kompozycje. Ale jeśli chodzi o Cadal Brumaire de Mai, wydaje mi się, że nigdy, nigdy nie uda mi się zgarnąć do swojej kolekcji czegoś podobnego. Czegoś, co będzie takie dobre jakościowo, trwałe i nie narzucające się. Dla mnie ten zapach jest dobry zawsze i na każdą okazję. On ma w sobie wszystko. Co ja tu będę więcej gadać? On ma po prostu w sobie wszystko. Może na sam koniec pogratuluję Pani Monice, podziękuję za takie miłe przyjęcie i chwilkę rozmowy. Było bardzo dużo osób i jestem pełna podziwu, że Pani Monika jakoś ogarniała wszystko, co się dzieje. Najbardziej podobało mi się intuicyjne malowanie obrazu, to, że mogliśmy jak gdyby przejść do zupełnie innego wymiaru sztuki, nie tylko skupiać się na zapachu, ale też była możliwość właśnie spróbować swoich sił i coś pięknego namalować, narysować. No w moim przypadku nie wiem, czy jest coś pięknego, po prostu było przeze mnie coś tam od siebie dane. Podobało mi się też to, że było bardzo dużo dzieci, że jak gdyby ta perfumeria była taka w klimacie rodzinnym, czułam się tam komfortowo, była bardzo ciepła i przyjazna atmosfera. Każdy do każdego się uśmiechał, każdy był ciekawy, co jest w asortymencie. Główną rolę tutaj odgrywała energia Pani Moniki, że ona była taka żywiołowa, rezolutna, że każdemu chciała pomóc, dobrać idealny zapach. Poza tym w perfumerii Sillage jest również możliwość zakupu zapachu do domu, czy też kosmetyków, więc dla każdego coś dobrego. I myślę, że będę tam wracać o wiele, wiele częściej, z tego względu, że nie mieszkam jakoś bardzo daleko Łodzi, jest to dystans około 100 km, więc dla chcącego nic trudnego. I ta perfumeria jest ulokowana tak naprawdę w świetnym miejscu, bo w galerii Port Łódź, więc nawet można to rozegrać w ten sposób, że jakaś część rodziny idzie do Ikei, jakaś część na zakupy, załóżmy, do jakiegoś sklepu odzieżowego, a wy idziecie do niszowej perfumerii. Bardzo mi się podobało, super doświadczenie. Cieszę się, że byłam. Dla ciekawskich nie dostałam żadnego zaproszenia, nie miałam tutaj żadnego interesu. Po prostu zwykła ludzka ciekawość i też ogromna radość, że ludzie spełniają swoje marzenia. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie, kochani, znać, czy w ogóle testowaliście zapachy Cadal i Xerjofa. Jeśli tak, to jakie polecacie? Jestem niezwykle ciekawa i zaczynam coraz bardziej zgłębiać temat niszowych zapachów. Ja sama się zaczynam obawiać. Cieszę się, że jakoś podołałam z tym moim łzawiącym okiem, ale wiecie jak to jest, kiedy córka śpi, to jest jedyny moment, żeby cokolwiek nagrać, bo ta okazja już w trakcie dnia, a nawet kolejnych dni może się nie powtórzyć. Jeszcze raz gratuluję Pani Monice i trzymam kciuki za dalszy jej rozwój. Zobaczenia i pa, pa.